Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie liczy sobie już 30 lat. Powstało w październiku 1986 roku. A teraz sobie pozwolę zdjąć okulary. I pozwolę sobie przywitać wszystkich tutaj obecnych. Szczególnie te dwie tutaj osoby, czyli główne sprawcy, główni sprawcy tego wernisażu dzisiejszego. Mamy też niecodziennych gości, gości z Bayeux. Marie Therese, przewodnicząca Towarzystwa Bayeux Chojnice i jej córka Joanna. Witam również przedstawicieli Urzędu Miasta, Powiatu bodajże. No i chciałbym też powiedzieć, że tutaj dzisiaj występuję też w imieniu muzeum, ponieważ pani dyrektor nie mogła być, a więc pełnię honory gospodarza. Towarzystwo Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie działa na rzecz przyjaźni i współpracy między narodami francuskim i polskim. Realizuje kontakty z partnerskim jeszcze nie na piśmie, ale między towarzystwami miastem Bayeux w Normandii. W ciągu 30-letniej działalności towarzystwa zrealizowano niemal wszystkie możliwe formy współpracy między bliźniaczym towarzystwem przyjaźni Bayeux Chojnice, a dzisiaj ta forma współpracy odbija się, może będzie pokazana w formie wernisażu. Wystawa ojca i córki, Kazimierza i Martyny Lemańczyk. Towarzyszy ona obchodom właśnie 30-lecia Chojnickiego Towarzystwa Polsko-Francuskiego. Poprzez swoją tematykę wpisuje się w cele naszego towarzystwa. Ukazuje mieszkańcom Chojnic i nie tylko Pomorza, nie tylko artystyczne spojrzenie na francuskie regiony, na Normandię i Bretanię, bo ona będzie głównym tematem. A teraz chciałbym przybliżyć naszych artystów. I tak, Martyna Lemańczyk. Jak przystało na to, że nasze panie mają pierwszeństwo, my jesteśmy dżentelmenami, to króciutko może przypomnę, bo można by mówić nawet i godzinę na temat każdej z tych osób. Ale żeby nie przedłużać, a może tylko takie zasygnalizuję pewne z życiorysu. Martyna Maria Lemańczyk, 1982 rok. Zajmuje się fotografka, tak można też powiedzieć, z wykształcenia polonistka i dziennikarka Akademii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiowała podyplomowo historię sztuki, tłumaczka literatury z języka czeskiego i francuskiego, członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, literaturoznawczyni, kuratorka naukowo zajmuje się porównaniem czeskiej, polskiej i francuskiej wczesnej awangardy w literaturze i sztuce. Mieszka w Paryżu i w Chojnice. Wiem, bramą Pomorza, może jeszcze inaczej nazwiemy, Kaszub. Można ją spotkać w Pradze, ale myślę, że może jakimś tam skrytym marzeniem jest
że chciałaby może zamieszkać w Paryżu. Jej pierwszy pobyt we Francji był wtedy, kiedy miała lat 10. Oraz drugi 6 lat później, odkrywając Normandię, Bayeux i wybrzeże kanału La Manche. Aromanche, Port-Bessin, Barfleur, Mont-Saint-Michel i wiele, wiele innych miast. Fascynuje z dzieciństwa i fascynacje z młodzieństwa i młodości pozostają w niej żywe po dzień dzisiejszy. Jest laureatką konkursu fotograficznego Polak Emigrant, zorganizowanego przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej i Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego w 2013 roku. Wyróżnione prace były reprezentowane na wystawie pokonkursowej w budynku Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, na Uniwersytecie Warszawskim oraz Muzeum Emigracji w Gdyni, do zbiorów którego zostały włączone. Jej pierwsza indywidualna wystawa fotografii pod tytułem Paryż FR miała miejsce, myślę, że niektórzy obecni tutaj pamiętają, w Centrum Sztuki Collegium Arts w Chojnicach podczas 20 dni kultury francuskiej. Czyli debiutowała u nas. No i my sobie to przypisujemy, mówimy, że ona jest nasza. To było w 2014 roku. Od 2008 roku uczestniczyła też w kilku wystawach zbiorowych. Między innymi z grupą fotograficzną Holga.pl w ramach Galerii Bezdomnych 2013 Oranżerii Muzeum Pałacu w Wilanowie. A resztę na pewno dopowie. A teraz nasz drugi bohater dzisiejszego dnia. Kazimierz Lemańczyk, 1953 rok. Artysta plastyk. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy, gdzie w 1973 roku zyskał tytuł Technika Sztuk Plastycznych w zakresie specjalności techniki graficznej. Od 1973 roku studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom obronił pracownik grafiki profesora Edmunda Piotrowicza w 1978 roku. Dorobek artystyczny Kazimierza Lemańczyka jest zróżnicowany tak tematycznie, jak i pod względem wykorzystywanych technik i środków do najczęściej stosowanych przez niego należy akwarela. Oprócz klasycznych olejów i akryli, a także pasteli, równie często posługuje się technikami mieszanymi oraz własnymi. Ma w dorobku 40 wystaw indywidualnych oraz kilkadziesiąt wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Między innymi we Francji, w Niemczech, Grecji, Bułgarii. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyk. To tak ścieśnione, skondensowane informacje o tym artyście. Ale myślę, że powie nam nieco więcej, bo udzielę też jemu głosu jako jednemu z głównych bohaterów. To miałbym na tyle i poprosiłbym wtedy może o Martynę głos. Proszę. Serdecznie witam Państwa. Dziękuję bardzo za przybycie, tak liczne, niezwykle liczne.
Pan prezes Czesław Serkę wspomniał, że ja jestem rzeczywiście tutaj z ducha wasza i przynależę tą tematyką francuską rzeczywiście do Chojnickiego Otwarcia Polsko-Francuskiego, bo to właśnie z towarzystwem po raz pierwszy miałam okazję pojechać do Francji, tak jak tutaj właśnie była mowa, w 92 roku właśnie do Bayeux i parę lat później ponownie. No i rzeczywiście to był taki ten moment, jako dziecko, kiedy miałam okazję zwiedzać tamte miejsca i też też, ale bardziej ta Normandia, która była taka bardzo skondensowana wówczas dla mnie i zostało mi to w głowie po dziś dzień. I te fascynacje, tak jak właśnie mówiliśmy, zostały. Miałam potem okazję od 2008 roku wracać praktycznie w te same miejsca, wakacyjnie. I plon mojego przepracowania tego tematu mogą Państwo zobaczyć dzisiaj na tej naszej łączonej, wspólnej wystawie, ponieważ zdjęcia, które prezentuję, są takim zbiorem fotografii od 2008, od 2009 roku, aż najnowsze są zeszłoroczne. I ten temat gdzieś we mnie cały czas jest, tak jak mówię, dzięki możliwościom powrotu w te miejsca, do Barfleur, gdzie byłam właśnie jako dziecko, do Bayeux, do Aromanche, mogłam jeszcze raz spojrzeć na te miejsca w inny sposób, już w tej chwili przefiltrowany gdzieś przez moje jakieś różne inspiracje i fascynacje artystyczne i znaleźć tam jeszcze jakiś swój wyraz. Koncepcja wystawy była taka, że ta Francja, nasza wspólna, gdzie jako dziecko przecież jeździłam z rodzicami na początku, mieliśmy pokazać nasze wspólne spojrzenie na ten temat. Tak się składa, że moje spojrzenie akurat od pewnego czasu przeważnie jest czarno-białe. I tutaj większość prezentowanych fotografii moich jest rzeczywiście czarno-biała. Ale jest też kilka zdjęć kolorowych. Tutaj jednak starałam się ten domenę koloru oddać mojemu tacie, który akurat w tym kierunku bardziej jego wrażliwość się w tej chwili rozwija. Jeśli chodzi o fotografię, to mogę powiedzieć, że tutaj wykorzystuję wiele różnych technik fotografii, przeważnie tradycyjnej. Korzystałam tutaj przy prezentacji z wielu różnych aparatów i to ja się najczęściej posługuję aparatami kolekcjonerskimi w tej chwili, starszymi, albo LOMO, takimi, które pozwalają mi na jakieś dziwne efekty, osiąganie niecodziennych efektów optycznych, technicznych i no dzięki temu gdzieś staram się przekazać jeszcze może czasami coś więcej. Głównie chodzi mi o poetyzację tej zastanej rzeczywistości, gdzie to jest mój zazwyczaj główny cel. No więc tak, ale jest też kilka zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym, ale przede wszystkim w tej chwili skupiam się na fotografii tradycyjnej. No mówię, może już chyba oddam głos, przekażę głos, nie będę też dobierać miasta. A może tylko powiem tyle, że rzeczywiście mieszkam od paru lat już w Paryżu i... Od cztery lat. I gdzieś ta Francja zaszczepiona za młodu została tak rzeczywiście na poważnie. Ale to był jakiś powód. No, zawsze jest jakiś powód. A studia? Zajmuję się literaturą, zajmuję się kubizmem w literaturze polskiej, czeskiej i ten kontekst francuski jest taki na tyle istotny, na tyle silny, że rzeczywiście materiały dostęp też do źródeł, więc to jest to też był bardzo istotny powód, do którego gdzieś skierowałam się na tą stronę. Ale dzięki temu też mam okazję podróżować w Francji. Przede wszystkim wracać w miejsce, które darzę sentymentem, tak jak mogą Państwo zobaczyć na tej wystawie. Temat Francji przewija się od 1987 roku. Pierwszy raz byłem w rok po powstaniu towarzystwa, w którym od początku miałem swoje miejsce i
starałem się maksymalnie współpracować i pomagać, bo to była niesamowita inicjatywa. Mało kto zdaje sobie sprawę, co chojnice zrobiły i jak to wygląda na zewnątrz. Ja mam pogląd w stosunku do innych tego typu towarzystw, to my zrobiliśmy chyba wszystko, co tylko możliwe. Ale wracając do tematyki związanej ze sztuką, te inspiracje francuskie są niesamowite, ponieważ to tak jak w języku się mówi, że każdy odkrywanie nowego języka to jakby odkrywanie nowego świata. Tak samo można powiedzieć, odkrywanie poszczególnych krajów poszerza naszą wiedzę, ale mało tego, naszą wrażliwość niesamowicie. My sobie nie zdajemy z tego sprawy, bo to dopiero po paru latach, czy nawet kilkunastu, można to sobie uświadomić na podstawie efektu. Te pierwsze wyjazdy właściwie były chłonięciem czegoś, a potem się okazało, że jest pewien ciąg. W tej chwili Francja mi się jawi na tle Czech, na tle Węgier, na tych Rumunii, Bułgarii, oczywiście Niemiec, na tle jakby większej ilości krajów, nie patrząc na Polskę, którą mogę powiedzieć, że znam prawie doskonale wszystkie zakątki. Ale co z tego wynika? My poprzez porównanie właściwie dopiero jesteśmy w stanie coś zobaczyć i zaczyna to wszystko mieć swoje miejsce. To się zaczyna szufladkować, zaczyna to, mamy gradację, mamy odcienie szarości, nie jest to czarno-białe spojrzenie, więc i czas robi swoje. Na tej wystawie są prace zarówno z pierwszego pobytu w 1987 roku, jak i jedna praca jest z tego roku. W związku z czym mamy przekrój nietypowy, ponieważ zazwyczaj się bierze ostatni okres i koniec. A tu w tym wypadku mamy taką dosyć solidną retrospekcję. A poza tym są tu obrazy, które lubię, które nigdy nie wyszły poza dom czy poza pracownię. Więc to też ma swój walor, ponieważ posługując się jakimś tam kluczem, sprzedaje się część prac, a niektóre zostają tak gdyby dla siebie, tak, no bo trudno się z nimi w ogóle rozstać. I tu mamy do czynienia z dużą ilością takich prac, które faktycznie są zachowane i tak trochę, powiedzmy, chronione. Patrząc na pewien rozwój, to tak jak kiedyś były te tematy straszliwie konkretne, były to konkretne miejsca, konkretne, powiedzmy, spojrzenia, tak później to bardziej chodziło już o szersze pewne syntezy. Od iluś lat jest realizowany cykl Światy. To są światy, to są miejsca niekonkretne. To nie jest coś, gdzie możemy palcem wskazać. To raczej jest emanacja poszczególnych jakby takich czy klimatów, czy miejsc i w połączeniu z jakąś określoną, powiedzmy, techniką plastyczną, jakimś materią malarską, powstają dziwne rzeczy, które na pozór wyglądają, jakby wzięte były z konkretnego miejsca, a one rzeczywiście powstają w głowie i są tylko takim powiedzmy, uzewnętrznieniem pewnych i przemyśleń, i pewnych skojarzeń. I ten cykl Światy zaczyna jakby odrywać się od wszystkiego. To jest na przykład, można powiedzieć, no, świat suwalski, prawda? Świat normandzki, świat taki, że one mają czasami swoje gdzieś tam odnośniki, ale zazwyczaj już uciekają. I po klimacie, po kolorze można czasami skojarzyć. A w końcu tu chodzi o malarstwo. Ja uważam, że malarstwo to jest coś takiego, gdzie nie chodzi o wzorowanie przecież konkretnych rzeczy, ale chodzi o stworzenie prac, które ja gdzieś kiedyś napisałem, że maluję takie obrazy, jakich nigdzie nie widziałem, a jakie chciałbym oglądać. W związku z czym nie można znaleźć u mnie jakiegoś porównania. Niektórzy próbują gdzieś tam Dominika znaleźć, jakichś innych, gdzieś tam po prostu te moje lubowania się w czarnych barwach, bo kiedyś ogromna ilość prac, na przykład Kaszuby, cykl, to właściwie mroczne, prawie czarne wszystkie obrazy. Więc zmienia się to mocno. Te kraje południa, inne światło Normandii, światło Brytanii powoduje, że widzi się to
inaczej, a za pomocą środków plastycznych można to w jakiś sposób również to światło wypuścić z obrazu. I to jest jakby cel taki dalekosiężny, to znaczy prace oderwane, a które klimatem i jakąś powiedzmy wewnętrzną swoją siłą potrafią przyciągnąć uwagę, potrafią zainteresować. Jeżeli tak i w tym wypadku będzie, to będę bardzo zadowolony. Jeszcze jedno zdanie tego. Patrząc tak po kolei, widzę ogromną ilość znajomych, przyjaciół. No, jest to sytuacja bardzo ciekawa, ponieważ zapowiadała, połowa osób mówiła, że nie przyjdzie, ponieważ sobota, zła godzina, mecz, wszystko dokładnie. Ale ta obecność dzisiejsza jest no, takim dowodem na to, że to, co robimy, ma jakiś sens. Dziękuję bardzo. Chciałabym powiedzieć słowo, wyjdę teraz może z roli twórczyni, a wejdę w rolę kuratora i autorki koncepcji wystawy. I może powiem tylko tyle, że założeniem naszym, moim, było to, żeby te prace nasze wspólne wchodziły w jakiś dialog, żeby się dopowiadały, żeby coś były. One się łączą na poziomie takim może niekoniecznie dosłownym, na poziomie struktury, są podobieństwa, na poziomie czasami koloru, czasami braku tego koloru. Gdzieś ten dialog nie jest taki może oczywisty, to było założeniem, ale jest on na poziomie troszkę głębszym i no mam nadzieję, że jest to dosyć duży materiał i dosyć duże pole do interpretacji i do szukania tych powiązań i tych analogii, do których serdecznie zachęcam. Jeszcze właśnie taki trochę może inny sposób zaaranżowania prac, tutaj eksperymentalnie przygotowaliśmy. I zachęcam Państwa do szukania klimatu, poszukiwania analogii pomiędzy fotografią i malarstwem i do odkrywania tych naszych fascynacji francuskich dzisiejszego wieczoru. Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze tylko dodać, że zostanie jakiś trwały ślad dzisiejszego spotkania. Tego, co będziecie Państwo mogli niebawem zobaczyć, dotknąć. Został wydany katalog, który będziecie mogli Państwo otrzymać i powracać do tej wystawy, oglądając ją. Również uzyskując może autografy od naszych artystów. Ja mam jeszcze takie dodatkowe pytanie, ponieważ chodzi o fotografię, a też mam kolekcję aparatów fotograficznych od drucha aż po najnowocześniejsze. Jak jest ten obraz uzyskiwany? Bo wiemy, że kiedyś błony, orwo inne i tak dalej, więc wywoływanie, dzisiaj technika jest inna, cyfrowe, komputer, to papier byle jaki, ale można zrobić. A jak one powstały? To znaczy ja posługuję się też techniką najnowszą i korzystam ze skanera negatywów najczęściej. Czyli jednak to nie są prace wywołane, niestety, ale to jeszcze może za ten etap, ale to są prace powstałe na kliszy, są później przeze mnie skanowane.